Proszę Państwa, 2 lata temu Polska została zaatakowana przez naszych sąsiadów z terytorium Białorusi. To był atak hybrydowy. Wówczas komitet, któremu przewodniczył pan premier Jarosław Kaczyński, uprzedzająco podjął działania w postaci wzmocnienia granicy. Wojsko Polskie postawiło ogrodzenie tymczasowe. Dziś już jest ogrodzenie docelowe. Dziś tu na granicy z Białorusią służą strażnicy graniczni, policjanci, ale także żołnierze Wojska Polskiego wspierają strażników granicznych w wykonywaniu przez nich ich obowiązków. W listopadzie 2021 roku doszło do próby sforsowania granicy. To była rzeczywiście próba bardzo potężna. Granica została utrzymana dzięki służbie strażników granicznych, policjantów i żołnierzy Wojska Polskiego. Dziś możemy się spodziewać ponownie takiego ataku. Powiem Państwu, z jakich powodów. Po pierwsze, wciąż utrzymywana jest polityka taka, jaką zastosował 2 lata temu Łukaszenko. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta polityka została zainspirowana, skoordynowana na Kremlu. Polityka polegająca na zapraszaniu migrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki i potem rzucaniu ich na granicę z Polską, z Litwą, z Łotwą, a więc na granicę Unii Europejskiej. Utrzymywana jest ta sama retoryka przez Łukaszenkę, który nie widzi żadnego problemu w tym wszystkim, do czego doprowadził. No i drugi element, który poprzedzał wówczas atak. Otóż atak z wewnątrz, z Polski, na strażników granicznych, na żołnierzy, na policjantów. Wówczas mieliśmy do czynienia z wycieczkami posłów opozycji, posłów z Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, czy z Koalicji Obywatelskiej, tu na granicę z reklamówkami i z atakami na strażników granicznych, na polskich żołnierzy. Dziś jesteśmy w przededniu prezentacji filmu Holland, Zielona Granica, który też trzeba oceniać w tych kategoriach. Uderzenia w morale żołnierzy Wojska Polskiego, strażników granicznych, polskich policjantów. Ten atak, który został już w zasadzie zapowiedziany, bo jeszcze w tym tygodniu będzie premiera filmu, jest atakiem haniebnym. Jest atakiem wymierzonym w podstawowe interesy bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym przygotowaliśmy odpowiednią uchwałę Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, w której to uchwale opowiadamy się z całą mocą za polskimi funkcjonariuszami, za polskimi żołnierzami. Też bardzo chciałbym podziękować społecznym przedsięwzięciom, które dotyczą wsparcia strażników granicznych, żołnierzy, policjantów. Stajemy murem za polskim mundurem. To jest nasz obowiązek jako Polaków i bardzo jednoznacznie oceniamy to wszystko, co związane jest z atakiem na ludzi, którzy stoją na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, a więc potępiamy takie działania. Mówimy wprost, że filmy tego typu, jak Zielona Granica, pani Holland, godzą w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, wpisują się w propagandę moskiewską, w propagandę Putina. To jest uderzenie w morale żołnierzy Wojska Polskiego, polskich funkcjonariuszy, Straży Granicznej, Policji i wiele wskazuje na to, że właśnie takie uderzenie poprzedza atak na polską granicę, tak jak to miało miejsce 2 lata temu w 2021 roku. Dziękuję, to jest wstęp do naszego posiedzenia. Teraz posiedzenie odbędzie się już bez udziału mediów.